Tak, o to trzeba powiedzieć, że akurat Lexi zaskoczyła. Ja powiem wam szczerze, że Lexi się super pokazała. To Marta prawda, Linkiewicz to tak. jest mega wysoki poziom i widać, że w jej uderzeniach już widać ten luz, widać to doświadczenie, a Lexi tutaj naprawdę twarda, twarda Tak, była i ładnie się biła. Dokładnie tak. Szacun, tyle powiem, nie? Ocena gali? 3 grosze. 4 na 10 dla mnie, tak szczerze. Nie, może mi się Free Fight, chociaż nie, no bo ostatnia gala fajnie mi się podobała akurat. No nie wiem, no nie podoba mi się ta gala, po prostu jakby... No nie bawiłem się przy niej najlepiej. Nie była... Nie wiem, jak zobaczyłem, jak ten Mario rozdaje te nagrody. Ja mi się zimno zrobiło, Ja się tak jeżeli na to patrzeć każą. Mario rozdawał nagrody. Kocury, bambury. Chłopiec jeszcze nie potrafił równo ze swoim głosem lecieć, tylko był pomylony o 3 sekundy i chłopie, a jak on z tymi ludźmi rozmawiał, to były najbardziej randomowe rozmowy, jakie było mi dane w życiu ten. Obserwować. To wyglądało jak generator randomowych słów. Typ napisał do Marianny: gratulacje Maryśka, poświęciłaś swoje małżeństwo dla walki, do której nie doszło. Albo też jak wczoraj z tym Klautek stał z Magicalem i z Marianną Schreiber, jak poszli odbijać gochę pod komendy. Stanowski tam napisał: wyszliście na negocjacje tego w zielonym, wygląda najpoważniej. Niesamowite. Ja... Ty, Klara poświęciła małżeństwo dla walki, do której nie doszło. Wiesz, to złoto. Stare, możesz za poświęcenie dalej jej 10% garzy. Ale odnośnie gal nowych, to mówię wam, widzowie, ja nie mam tego potwierdzenia 100%, ale na 90% jest jakaś gala, która powstaje i prawie nikt o niej nie wie. Jakaś totalnie nowa, kolejna. Podaję, no. Ja nawet nazwy jej nie znam. A ty wiesz, jaka to jest nazwa, albo kto to odpowiada, czy nie? Nie, ale słyszałem. Nie interesowało mnie to. Tylko o gali słyszałeś. No to jak ja słyszałem o gali, to do osoby, które słyszałem o gali, zapytałem o większą ilość informacji, to powiedział, że nie posiada, że oni jacyś totalnie koguto działają, nie? Ale podobno nie chcieli dać przedpłaty dla jednego zawodnika, a dla innego zawodnika dali przedpłatę. O kim mówisz? O jakim zawodniku? Ale nie, o jakiej gali? O tej nowej? Jakiejś... Tak, no. Ale w ogóle Klauty się bardzo dziwnie zachowało pod koniec gali, że nie dało się powiedzieć zawodnikowi i powiedzieli, że im czas antonowy skończył. Nic to czegoś nie widziałem, to było dziwne. Jestem ciekaw, jakie były powody, że to zrobili. W sensie, to było to z logicznego punktu widzenia niewytłumaczalne. Nie będę kłamał, że kogoś takiego jak on jest mi szkoda, bo nawet trochę mi go nie jest szkoda, ale było to dziwne. Czy daję zaproszenie na galę, a z jakiej racji mi Klaut nigdy w życiu zaproszenia na galę nie dał. A to dziwne, nie? Ofertę walki tak, zaproszenie na galę nie. No z drugiej strony, jak dostajesz ofertę, ale je odrzucasz, to za jakie paki mieliby ci dawać? Nie wiem, do mnie napisał ten Bielski, że jestem mile widziany na gali. W sumie ciekawą rozmowę miałem, bo do niego zadzwoniłem dzień po tym face to face, jeszcze co tam było. No. I mówię: ty, bo ty zawsze mówisz, wiesz, że to tylko biznes i tak dalej. Ja mówię: jak ja ci zacznę córkę wyzywać za donaty na streamie, no to chyba też nie będziesz obrażony, nie? No. I co? Będzie wyzywana córka? No nie jestem stary, tym bardziej, że... No to był żart, no, jaka była odpowiedź? Nie, powiedział ogólnie... śmiało, ale się donatami podziel? Nie. A to dziwne, bo takie się spodziewałem. Zapuł się, stary. A, myślałem, że powie ci, że będą donatą na pół to luz. Bo tak, nie, ale wiesz jakby, no wiesz, nie. Taki post znalazłem na tym. I ona. Na X-ie. Przed Klautem. Zaraz no. Klaut i klasyczek. Chodzi Pawłowski z rękami rozportartymi jak Mesjasz i macha łapami jak dziecko z a***em. Klęka na środku oktagonu i krzyczy w niebiosa, po czym wstaje. Halo Łódź, jesteście gotowi? Jakieś tam krzyki. Chyba nie jesteście, was nie słyszę. Pytam, czy jesteście gotowi? Znów krzyki, Pawłowski się uśmiecha. Kurtyna. Trochę tak było, tylko przy okazji się spocił i zmęczył. Tak, Muran Najman. No to jest niesamowite, tak zupełnie poważnie. Jak można pytać kogoś, kto sądzi co sądzi o tym, że ktoś, kogo on nie lubi, wygrał walkę? Jakby ja mam wrażenie, że duża część osób za dużą uwagę przykuwa do rekordów we Free Fightach, o których za parę lat nawet pamiętał nie będzie. Ja przede wszystkim, co mam ci powiedzieć o tej walce, że była żałosna? No mówiliśmy, że każda walka, gdzie jest dużo krzyczane, gdzie są szumne zapowiedzi, kończy się tym, że po pierwszej rundzie się wyjaśnia, że ten... Ja też nie rozumiem, po chłopaczkę to robią jakieś takie zasady, że w pierwszej rundzie boks, w drugiej K1, a w trzeciej możesz kopać komuś trumnę. Jak w takich walkach nigdy do trzeciej rundy nie dochodzi. Nie wiem, walka to walka, życie prywatne to życie prywatne. W walce wygrał ten, który był lepszy i tyle. Ja na przykład osobiście, jak obstawiałem z wami poszczególne walki, ja mówiłem, że moim zdaniem Najman przegra.
Mnie to w ogóle nie dziwiło, tylko ja myślałem, że przegra w inny sposób. Ja jak popatrzyłem na to pierwszy raz, jak on tam coś pokazał, bo to sędzia go odliczył do 5 i on powiedział, że się nie pije dalej. Ja na początku myślałem, że on jakąś kontuzję doznał, bo coś tam komentatorzy zwracali uwagę na to, że on jakieś rozcięcie. Mówię, no dobra, no to może chłop mu celowo zadał cios tak, że mu palcem przeciął całe oko. No ale no nie, no dostał czysto nasadą i siemano, nie? Nie, no nie dostał w nielegalny sposób, no tam nie ma co... Znaczy w boksie ten cios nie jest okej. Okay. No ale bili się w małych rękawicach, bili się... Ale z racji tego, że to jest dirty boxing, baby, to chyba można było. Bili się na zasadzie... Stary, a w MMA taki cios by przeszedł, czy nie? Tak. No właśnie. No i tyle. Małe rękawice rządzą się swoimi prawami, no nie ma co... też. Nie, to ja nie mówię, że był nielegalny cios czy coś. Mówię, że w boksie, stricte w boksie, jakby tak wczoraj Ngannou uderzył AJ-a, to by mógł faul od nich zdali, no. Dostałby upomnienie. Zresztą Amadeusz był ten, jak walił tego swojego prawego wiatrakowego, to to mu sędzia dziadek mówił, że tak nie może być, jak się bił z Polakiem na 13. No tak, no oni się bili faktycznie w boksie, bokserskim. Tak, tak. Chyba, a nie w jakiś meksykański mojego ojca? No to nadal bokserskie. W wywiadzie mówił, że bał się dostać popysku od Murana. Jeśli chodzi o formę, o formę Najmana z konferencji, a te walki, to on nic nie zrobił, stary. Przez ostatnie ile walk nic nie zrobił. Z Sosnowskim się położył po 10 sekundach. I analizował potem walkę 10-sekundową przez 17 minut. Też jest jego mocna strona. Parę razy z ciosem te walki były też, no, przykre. Ale na przykład wygrana ciosa zaskoczyła, bo myślałem, że warunki fizyczne sprawią, że... Nie, ja pisałem dzisiaj na konfie ten. Wygra. Ale... Ten cios źle nie bije, paradoksalnie. On kiedyś mega się bił, jak tam w tych prime'ach się bił i tak dalej. Ale on... Widać, że on trenuje. A nie chodzi źle czy dobrze, tylko chodzi o to, że no jednak warunki fizyczne robią swoje, nie? Ja jestem ciekaw bardzo jego walki z Filipkiem. Są farą. Prawdę mówiąc. Są farą się bił Najman, nie z... No, są farą. No tak, właśnie. Chciałem poprawiać, ale mówię... Tak, nic to nie zmienia. Co sądzę, bardzo trenowanego? Zaskoczył mnie. Ja się mega cieszę, ja lubię Sebastiana. Ja też go lubię, ale mnie na przykład nie zaskoczył. Nie, no... mocno dostawał, stary. Nie, ale mi chodzi, że jakby ja się po nim spodziewałem innej walki. Uważam, że jest dobry i miałem wrażenie, że boi się bić, a myślę, że gdyby wchodził w te wymiany, to by je po prostu wygrywał. Parę razy to było jakby widać, nie? Wiadomo, też stres na walce myślę, że robi swoje. Mógł nie być tego świadom, ale miałem wrażenie, że on boi się wejść w te wymiany, a on z tych wymian wychodziłby zwycięsko, bo widać, że jego cios więcej ważył. Nie wiem, bardzo mnie ci komentatorzy zdziwili, bo jak ich tak połowicznie słuchałem, to było, oni co chwilę mówili, o, ten już się nie chce bić, ta się nie chce bić, strollowany się nie chce bić, nagle wygrywa, Aleksy się nie chce bić, daje za walkę, co tu chodziło. Mi się bardzo nie podobał na przykład komentarz, podejdziesz? Mi się bardzo nie podobał komentarz tego, jak on ma, tego kibicera. Sarary. Jak Crazy się bił, to widać, że miał wielki żal do Crazy'ego, że z nim zremisował. Bardzo, bardzo niesprawiedliwie oceniał. Jeszcze gadał, że to jego zasługa, że sędziowie przerwali, bo z nim też tak walczył, bla bla bla. Miał prawo tak walczyć. Widać, że go duma boli, że go amator zremisował z nim amator. To było mega słabe. Położył, no. Było mega słabe, naprawdę. Tam to brzmiało jak chłopiec urażony mego. Fajnie komentował Sosnowski, tylko widać, że mówienie to nie jest jego silna strona.